Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Ciąg x, 2x plus 3, 4x plus 3 jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy, czyli musimy znaleźć x. To jest pierwszy wyraz. Jak znaleźć x? Aby znaleźć x, musimy zastosować własność trzech kolejnych elementów ciągu geometrycznego. I ta własność wygląda następująco. Jak mamy a, mamy b i c, trzy kolejne elementy ciągu geometrycznego, to wtedy a razy c daje nam b do kwadratu. Czyli u nas będziemy mieli x razy 4x plus 3 daje nam 2x plus 3 do kwadratu. Czyli x razy 4x to jest 4x kwadrat plus x razy 3, czyli 3x, daje nam 2x plus 3 do kwadratu, czyli będzie wzór skróconego mnożenia a plus b do kwadratu, czyli a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Czyli tu będziemy mieli pierwsze do kwadratu, czyli 4x kwadrat plus 2ab, 2 razy 2x razy 3, 4 razy 3 to jest 12x, plus 3 do kwadratu, czyli plus 9. 4x kwadrat skraca się stronami, 3x przerzucam na prawą stronę, 9 na lewą, czyli będę miał minus 9, to jest 12x, odjąć 3x. Pamiętajmy, że jak przerzucamy na drugą stronę, to zmieniamy znak na przeciwny. Czyli minus 9 to jest 9x. Dzielimy sobie przez 9, czyli minus 9 dziewiątych to jest x, czyli x to minus 1. Odpowiedź D, pierwszy wyraz ciągu x jest równy minus 1.